Katowice, największe miasto województwa śląskiego. To tutaj zobaczyliśmy jedną z najciekawszych kulturalnych inwestycji ostatnich lat. Ponad 300 milionów złotych, sala koncertowa na 1800 osób, niesamowita architektura i nietuzinkowe rozwiązania konstrukcyjne. Zapraszam do obejrzenia materiału o świetnie spożytkowanych pieniądzach przy budowie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zajrzeliśmy praktycznie wszędzie. Byliśmy na samej górze, czyli w maszynowni z wciągarkami obsługujących 14 sztankietów, 16 wyciągów punktowych oraz 3 wyciągi głośnikowe. Byliśmy też na samym dole, czyli dwie kondygnacje pod widownią, gdzie ciągną się ogromne pomieszczenia techniczne. Zwiedzając budynek zobaczyliśmy, jak wielką wagę przyłożono do zapewnienia możliwie najlepszej akustyki w tym obiekcie. W trakcie eksploracji budynku doświadczyliśmy, jak wnętrze jest świetnie wyciszone, pomimo pracującej wszędzie wentylacji. Poza tym to, co widzimy, to nie jest ściana sali, a przestrzeni buforowej, która dodatkowo pomaga w uzyskaniu ciszy we wnętrzu. Jeżeli była tylko taka możliwość, to wszelkie instalacje, wod, kan, gaz, CO, były prowadzone w pilastrach widocznych na zewnątrz budynku. Znajdziemy też 12 zbiorników, a każdy może przetrzymywać około 6 ton lodu. Zapewniają one dwugodzinne chłodzenie całego budynku na wypadek awarii zasilania. Budynek na wypadek pożaru ma specjalny basen z wodą, ale oczywiście nikt w nim nie pływa. O nasze bezpieczeństwo dbają także czujki przeciwpożarowe tak zaawansowane, że podniosą alarm, zanim człowiek będzie w stanie dostrzec ogień czy dym. Samo wnętrze dla 1800 widzów posiada regulowaną akustykę realizowaną przez kurtyny, które wyjeżdżają ze specjalnych magazynów na każdym piętrze. Zakrywają one betonowe rozpraszacze, których wykonania współczuję tak jak ustrojów CKK Jordanki. Sala wyposażona jest w olbrzymią ilość sprzętu oświetleniowego, którego tylko część widzimy powieszone na krawędziach balkonów i pod sufitem. Co więcej, na wypadek realizacji telewizyjnych przez całą wysokość budynku są duże szachty techniczne z doprowadzeniami na środek sali. Dla różnych zastosowań sali przewidziano możliwość zmiany części widowni. Na specjalnej windzie można umieścić albo fotele dla 22 widzów lub platformę dla realizatorów. Na scenie mamy 21 sterowanych zapadni. Umożliwia to szerokie możliwości aranżacji przestrzeni scenicznej. Eksplorując górne instalacje techniczne, zbadaliśmy też wykonanie ogromnego plafonu, który został wykonany z drewna i który waży 26 ton. Przez specjalne okno można opuścić dodatkowe nagłośnienie centralne. Taka dbałość o szczegóły pokazuje, że naprawdę zrobiono wiele, aby budynek godnie spełniał swoją funkcję przez dziesiątki lat. Po więcej informacji odsyłam do internetu czy artykułów Live Sound and Installation. Linki w opisie filmu. Jeśli chcecie mnie zmotywować do dalszej pracy, to polubcie to nagranie, subskrybujcie kanał, udostępniajcie film innym. To jest naprawdę bardzo miłe, a nic Was nie kosztuje. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia. Pozdrawiam, Marcin Zastawnik.